Centrum dialogu w tej chwili będzie 17. Tematem panelu jest dialog, kres i co dalej. Z zagadnieniem zmierzają się paneliści Robert Tondera, profesor Wawrzyniec-Konarski, ekspert w zakresie Irlandii Północnej, ambasador Krzysztof Mruziewicz, ekspert w zakresie Azji, ambasador Andrzej Łupina, ekspert w zakresie Afryki, ambasador Krzysztof Płomiński, ekspert w zakresie Bliskiego Wschodu. Moderatorem dyskusji prowadzącym spotkanie będzie profesor Wawrzyniec-Konarski, jego eminencja rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Zapraszamy gości z Białej Podlaskiej, władze samorządowe, powiatu, wójtów, burmistrzów, starostę, prezydenta i przedsiębiorców z Izby Gospodarczej. Kto ma ochotę, to na pierwszą część przychodzi bez problemu. Jest wolny, jest otwarta, tak jest. Jak jest z tym dialogiem? Czy nawet w Rotary Club ten dialog odgrywa właśnie szczególną rolę? Już nie mówiąc o tym właśnie, że pomiędzy nami tutaj, mieszkańcami Podlasia, czy Polski, czy Europy, ale właśnie w stosunkach międzynarodowych z naszymi sąsiadami. Dialog jest no chyba złotym środkiem do tego, aby móc się porozumieć i aby nie było chyba konfliktów, bo o to chyba chodzi. Wojny są niewskazane. Też tak uważam. I to myślę, że tutaj nasze władze robią wszystko, żeby to załagodzić. Wczoraj przyjechali goście, znamienici goście i naprawdę ja już z nimi się nie pierwszy raz spotykam, bo jeżdżę po różnych klubach tutaj na terenie Polski. Ostatnio byłem w Krakowie na 90-leciu klubu Rotary i to są poważni ludzie, starsi ludzie z wielkim doświadczeniem. Przede wszystkim cieszę się bardzo, że jestem ponownie, bo szalenie lubię Podlasie Południowe, a ten pomysł na Centrum Dialogu jest oczywiście pomysłem klubowym, natomiast ja wnoszę swój wkład od już w tej chwili ponad 10 lat, jeśli chodzi o dobór gości i pomysły na kolejną rozpatrywaną tematykę. I to chciałem dodać, bo się czuję z tego tytułu szalenie szczęśliwy, że mogę z Państwem tutaj, z całym regionem współpracować. Dialog jest naszą właściwością jako homo sapiens, ale niestety nie chcemy go zbyt często wykorzystywać, ponieważ również jako homo sapiens jesteśmy gatunkiem, który ma w sobie dwie sprzeczności. Z jednej strony byliśmy genialnymi wynalazcami wielu fantastycznych rzeczy i na tym polegał postęp przecież przez cały okres istnienia naszego gatunku, ale z drugiej strony jesteśmy również autodestrukcyjni. W istocie jest tak, że to wszystko, co jest wynajdywane, wynalezione przez nasz gatunek, potem nagle okazuje się przejmowane jest przez też ludzi naszego gatunku, ale już tych, którzy nie mają wcale tak dobrych intencji, jak ci, którzy są wynalazcami. Dialog jest też formą wynalazku, ponieważ może on być stosowany właśnie wtedy, kiedy szukamy tego, co jest tak ważne, koncyliacji, pojednania. Jeżeli orientujemy się zbyt mocno na konflikt i chcemy trwać z uporem maniaka na swoich pozycjach, to z oczywistych powodów dochodzi do konfliktu. Konflikt zaczyna się bardzo często od mowy nienawiści. Proszę zauważyć, jak mowa nienawiści w Polsce się czuje dobrze. To znaczy, że my mamy z nią problem. Ludzie, którzy się niestety... Potrafimy korzystać z wolności słowa, która do nas dotarła w 1989 roku. Wolność słowa ma to do siebie, że wymaga tak samo odpowiedzialności. Jeśli mamy do czynienia z wolnością słowa, która jest naruszeniem czyjejś godności, to z oczywistych powodów taka wolność słowa nie powinna być stosowana i ludzie, którzy są ludźmi myślącymi, no po to mówię o homo sapiens, powinni sobie z tego zdawać sprawę, ale niestety bardzo często sobie z tego sprawy nie zdają, albo może gorzej, ulegają jakimś swoim wewnętrznym przemocowym formom myślenia, które powodują niestety, że w ten konflikt chodzimy. I często jest tak, że jeśli się rozpoczyna dialog, rozpoczyna on się za późno. Skoro zatem, jako homo sapiens, mamy w sobie tyle sprzeczności, skoro powinniśmy myśleć o tym prewencyjnie, a powinniśmy, to po to robimy też takie spotkanie, jak to dzisiaj Białej Podlaskiej. Rozpoczęcie dialogu nigdy nie może być stowarzyszone z dogmatyzmem. Ponieważ jeśli jest dogmatyzm i doktrynerstwo, to znaczy, że odmawiamy drugiej stronie prawa do tego, żeby mogła ona modyfikować nasze poglądy. Jeżeli dialog ma być dialogiem prawdziwym, a nie udawanym, to wszyscy, którzy do dialogu przystępują, muszą się liczyć z tym, że efektem finalnym będzie coś, co musimy jednak nazwać kompromisem. Jeśli kompromisu nie ma, jeśli jest dążenie do jednoznacznej przewagi jednej ze stron,
Wówczas dialog się kończy i może nastąpić recydywa w postaci powrotu do konfliktu. Ja powiem panu i państwu coś, co jest paradoksalne, z czego sobie coraz bardziej zdaję sprawę i wiem, że się to wielu osobom nie spodoba. Ale musimy sobie zdać sprawę, że paradoks w naszym funkcjonowaniu jako ludzi w ostatnim, no, stuleciu polega na tym, że wtedy, kiedy mieliśmy świat bipolarny, podzielony na tak zwany zachód i tak zwany wschód, przewidywalność tego, że świat przetrwa, była większa, aniżeli ma to miejsce dzisiaj, ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z policentrycznością, czyli sytuacją, w której takich zachłannie chcących opanować świat za pomocą przekonania, że tylko moje jest najważniejsze, jest coraz więcej. Czyli te centra, które dzisiaj ze sobą rywalizują, wielkie mocarstwa, albo takie kraje, które chcą być mocarstwami, albo takie, które się nie chcą rozstać z pozycją mocarstwa, wszystko to tworzy niestety bardzo mocną mieszankę wybuchową. Dlatego ten świat dzisiaj jest, niestety, to jest ten paradoks, o wiele bardziej niebezpieczny, aniżeli wtedy, kiedy miała miejsce zimna wojna. Ja zawsze mówię, że kiedy mają miejsce konflikty, konieczne jest stworzenie protokołu rozbieżności. Bo protokół rozbieżności na początku oznacza, że wiemy, gdzie się różnimy. Jeśli wiemy, gdzie się różnimy, to oznacza, iż jeśli dojdziemy do jakiegokolwiek dobrego rozwiązania, zawsze to będzie forma postępu. No, na temat Afryki są skrajnie różne opinie do dnia dzisiejszego. I wydaje mi się, że dobrze by było rzeczywiście polegać na, że tak powiem, jakiejś fotografii rzeczywistości i opierać się o fakty i roli, jaką Afryka może odgrywać i odgrywa w życiu, że tak powiem, w polityce światowej wręcz, no bo jest to kontynent, który w zasadzie stanowi taką kotwicę, na której opiera się cały glob ziemski, prawda? Nie kolebka ludzkości, to chyba właśnie kolebka też. Kolebka ludzkości to też nie jest przypadkiem. Dlatego trzeba przywiązywać z punktu widzenia właśnie jakiegoś historii rasy ludzkiej i z historii, że tak powiem, stosunków politycznych, roli politycznej Afryki, geopolitycznej Afryki, trzeba patrzeć na ten kontynent i jego wagę dla stosunków międzynarodowych. I każdy, i tutaj oczywiście zajrzę do ogródka naszego krajowego, no, że Polska nie może rezygnować z zaangażowania się w kwestie afrykańskie, bo jest to przepustka do polityki światowej. Taka wiedza, powiedzmy, pochodząca z różnych źródeł, a szczególnie od osób, które mają praktykę, ale mają również teorię, bo to jest powiązanie właśnie wiedzy, że tak powiem, książkowej i wiedzy, tak, teoretycznej i doświadczenia. Tak, tak. I to jest rzadkość tego typu, tak powiem, połączenie dwóch niezbędnych warunków do tego, żeby być, że tak powiem, no, ekspertem z prawdziwego zdarzenia, a nie takim, o którym się mówi, że ekspert, prawda, nie myśli, on wie.